Bardzo cieszę się z Waszej obecności i też lepiej się nie mogło stać, że początek tego dnia to spotkanie właśnie z Wami, wojownikami Maryi, tą męską częścią Polonii i Polaków mieszkających tutaj w Wiedniu. Czy w ogóle to Was jest tyle w Wiedniu, czy to tak w tej parafii, czy jak to tak dla mojej informacji? Znaczy jest Was więcej. Jest Was więcej, rozumiem. Tu do tej parafii tak naprawdę od 2 lat, jak ksiądz Michał zrobił, bo tak jest średnio ze chyba 40-50 osób, ale no to ładnie. To jest no. Kościoły są pełne. No to świetnie. Się nie spotykamy. Rozumiem, rozumiem. No, jakkolwiek, jak to ktoś powiedział, wystarczy 2 czy 3 naprawdę takich zaangażowanych mężczyzn i można z góry przenosić w każdej parafii. Można nawet najbardziej duchowo zapuszczoną parafię wyprowadzić na prostą, jeżeli się spotka obok kapłana przynajmniej 2, 3 takich świadomych swojej wiary mężczyzn. I to jest w tym, myślę, wielka prawda. To jest prawda, która zresztą nie jest jakimś sloganem, ale jest pewnym faktem, bo ja to widzę ze swojego doświadczenia duszpasterskiego. Teraz pracuję, jak się nie mylę, chyba na 6 parafii. Dokładnie na 6. I wiem, że tam, gdzie była przy kapłanie jakaś wspólnota mężczyzn, to dużo, dużo rzeczy można było popchnąć do przodu. To nie znaczy, że te wspólnoty kobiet są gorsze. Nie, one też są potrzebne i wiele mogą. Ale uważam, że dla takiego dzieła krzewienia wiary i stawianie Pana Boga w centrum, to szczególnie właśnie obecność mężczyzn jest bardzo ważna. Tak więc super, super, że jesteście, super, że gdzieś tam Pan Bóg Was przebudził i że widzicie to swoje miejsce w każdej z tych parafii, gdzie jesteście, będąc tutaj właśnie w Wiedniu, za granicą, wiecie i widzicie możliwości, jak działać, jak wspierać kapłanów w ich pracy. Myślę też, że to jest też słowo wielu kapłanów, które teraz powiem, że bez tej Waszej obecności, wsparcia takiego bardzo konkretnego, to nie jeden z nas by się już pewnie załamał i powiedział, no niestety ja tutaj już nic nie mogę zrobić. Dość tutaj powiedzieć, co się działo przez te ostatnie 2 lata, kiedy kościoły były zamknięte i wielu moich kolegów pracujących za granicą miało serdecznie dość, bo przyjechali tutaj, żeby pracować, żeby coś robić i nic nie mogli zrobić. To zależy w jakim kraju, ale no niestety, nie wiem, może i tutaj też. Kościoły totalnie były zamknięte. W Polsce jednak były otwarte. Tutaj też, tak? No właśnie. I wyobraźcie sobie księdza, który siedzi sobie gdzieś tam u siebie, nic nie może zrobić, bo się boi, że ktoś doniesie, że zadzwoni na policję. No, podziemny kościół zawsze działa. Szczególnie tradycje polskie są pod tym względem bogate. Ale konieczne, żeby jednak pokazać, no właśnie, no Pan Bóg czegoś nas nauczył, że pewnie zmieniać się, znaczy nie pewnie, tylko na pewno zmieniać się będzie forma funkcjonowania Kościoła na wielu poziomach i my musimy się do tego dostosowywać. My musimy przede wszystkim odczytywać to, co chce od nas Pan Bóg. Uczyć się czytać znaki Boże, czytać Ducha Świętego, który do nas mówi, jak masz teraz działać. Nie jak działałeś 5 lat temu, 2 lata temu, jak masz działać dzisiaj. I to jest całe przemodelowanie funkcjonowania Kościoła i to na poziomie kapłanów i świeckich. Bo my jesteśmy do tego przyzwyczajeni, że dostawaliśmy jakieś książeczki, akurat to nie jest taka, ale mniej więcej coś takiego, na 5 lat rozpiska duszpasterstwo w Polsce na przykład, w parafii. Dokładne plany, tematy i tak dalej. Tak jakby przez te 5 lat nic się nie miało zmienić. A tu proszę zobaczyć, 2 lata, wszystko się zmieniło, wszystko. I gdybyśmy się mieli trzymać tego, co tam było, to ja nie wiem, czy bylibyśmy w stanie tych ludzi utrzymać w Kościele. I tak nam się wielu nie udało, niestety gdzieś tam poszli sobie, stracili wiarę albo nie wytrzymali tej próby. No, różne były przyczyny, że jest przynajmniej w Polsce wiele mniej ludzi teraz niż było na przykład 2 lata temu. A więc trzeba było nauczyć się na bieżąco odczytywać, czego chce od nas Pan Bóg. Ale żeby się nauczyć odczytywać, czego chce od nas Pan Bóg, my musimy tego Boga gdzieś mieć bardzo blisko siebie. Być cały czas w kontakcie z Duchem Świętym. Jak to się mówi, być online. Jak jesteś online z niebem, wszystko jest w porządku. Ale jeżeli chodzi na chwilę, odczepisz się od tego, co chce ci powiedzieć Ducha Bóg, będziesz szedł swoją drogą, to wtedy koniec. I tutaj wychodzi na jaw to, na ile rzeczywiście jesteśmy w wierze, na ile jesteśmy nawróceni. Bo najgorzej to jest wtedy, kiedy człowiekowi wydaje się, że już jest nawrócony, że on nic nie musi robić, że Pan Bóg będzie działał cały czas w jego życiu, że on już ma jakiś tam patent na komunikację z Bogiem. No i że właściwie
to co jest naszym jedynym zadaniem, no to no właśnie robić to, co do tej pory. No nie. Zostałem tutaj poproszony o to, żeby poprowadzić właśnie taki rodzaj konferencji na ten temat, nawrócenie i co dalej, bo ja myślę, że to jest taki fundament na dzisiaj, że każdy z nas, jak tutaj jest, to zdał sobie sprawę z tego, że to, że tu jest, to znaczy, że się nawrócił. Niektórzy wręcz dosłownie, bo z pewnością są wśród nas tacy, którzy nie potrzebowali jakiegoś radykalnego nawrócenia, no bo ten kontakt z Bogiem mieli od zawsze, to jest wielka łaska. Ale też myślę, że Pan Bóg na różnych etapach naszego życia daje nam takie bardzo konkretne sytuacje, że pokazuje, słuchaj, teraz trzeba zacząć od początku, teraz musisz się nawrócić. Najgorzej to jak ktoś mówi, że ja już jestem nawrócony. Nie, to tak nie jest. My się nawracamy dosłownie każdego dnia. To jest pierwsze nawrócenie, które przeżyłeś, może drugie, może trzecie, może piąte. Jak to kiedyś powiedziałem, ostatnie to będzie na kilka sekund przed twoją śmiercią, jak już zobaczysz Jezusa, zobaczysz Matkę Bożą i przekonasz się, to jest. To wszystko jest prawdą, co uczy Kościół, co mówi Bóg. Tuż przed naszą śmiercią będzie ostatnie nawrócenie, że jest prawdą wszystko to, co wcześniej tylko wierzyliśmy. Zobaczymy to już oczami naszej duszy, serca. Może nawet Pan Bóg da nam zobaczyć fizycznie, nie wiem. W każdym razie mamy się nawracać każdego dnia, ale wracamy do tego, co tu i teraz. Jak tutaj jesteśmy, myślę, że każdy z nas będzie chciał powiedzieć, jestem nawrócony, choćby po raz drugi, czy trzeci, czy piąty jestem nawrócony, ale co dalej? Co mam z tym robić? Jest ogólnie bardzo dużo bałaganów, nie tylko w Polsce, myślę, że też w wielu wspólnotach w Polsce, w wielu wspólnotach na świecie, w Europie. Bałaganu wynikającego z tego, że my szukamy cały czas swojego miejsca w kościele, w parafiach, we wspólnotach, ale szukamy według swojego własnego pomysłu. I znakiem naszego nawrócenia jest to, że ja coraz mniej pytam samego siebie, ale coraz więcej pytam Boga. Boga, który mnie prowadzi, Boga, któremu dałem swoje życie, któremu chcę się powierzyć jako narzędzie. I im częściej oddaję inicjatywę Bogu, im częściej mówię, Boże, to Ty mnie masz prowadzić. Ja chcę robić to, co Ty chcesz, chcę pełnić Twoją wolę. To tym większym znakiem jest to, że się naprawdę nawróciłeś. I to jest pierwsza rzecz. A bałagan, o którym mówię, wynika z tego, że my wciąż chcemy realizować swoje pomysły, które bardzo rzadko konsultujemy z Panem Bogiem. I co przez to wychodzi? Jaki znak? Niestety, wydaje mi się, że wciąż wydaje nam się, że jeżeli się nawróciliśmy, to że my sami do tego doszliśmy, że coś zrobiłem w swoim życiu, co spowodowało, że się nawróciłem i sobie przypisuję to nawrócenie, że wykonałem jakąś pracę. Może nawet rzeczywiście była to jakaś praca. Pewne twoje postanowienia, które ciebie wiele kosztowały, okej, ale nawrócenie jest zawsze łaską, niezasłużoną łaską. Ktoś może tobie to wymodlił, nawet nie wiesz kto. Może ktoś kiedyś na drugim końcu świata przyjął jakąś wielką chorobę, cierpienie, stratę, nie wiem, i powiedział, Boże, ja tobie to oddaję w intencji jakiegoś pogubionego człowieka, żeby się nawrócił. I może właśnie to nawrócenie, ta łaska trafiła na ciebie, na mnie, na każdego z nas. To się dowiemy dopiero w niebie. A więc tam, gdzie jest ten bałagan w tych różnych wspólnotach, tam, gdzie jest tak wiele nieuporządkowania duchowego, to zawsze jest owoc niestety działania złego ducha, który bazuje na naszej pysze, na naszym przeświadczeniu, że oto sam do czegoś doszedłeś i masz teraz prawo, aby rządzić, ustawiać innych, czasami nawet kapłana i tak dalej. To jest błąd, to jest coś okropnego. A kiedy człowiek tkwi w takiej wewnętrznej pokorze, świadomości, że jeśli się nawrócił, jeżeli jest dzisiaj blisko Boga, chce pełnić Jego wolę i że to jest łaską, niezasłużoną łaską, to zupełnie inaczej będzie funkcjonował tam, gdzie jest. Bo jest bardzo pokorny i Boga stawia przed sobą. Stawia Pana Boga przed sobą. Błędem jest sobie przypisywać nawrócenie. Potwornym błędem uważać, że oto coś zrobiłem i teraz mam prawo do tego, żeby no, wymagać od innych, od Boga, od Kościoła, od parafii, od wspólnoty. A więc to jest taka pierwsza myśl, z którą obyśmy zostali, kiedy podejmujemy ten temat nawrócenia. Że to jest moje własne, zasłużone coś. Nie, tak nie jest. I niejako
dalej idziemy i rozpatrujemy pewne błędy, pułapki, w które można wpaść po nawróceniu. Otóż prawdą jest to, co mówi Pismo Święte. To właściwie Pan Jezus mówi konkretnie, że jest człowiek, który się nawrócił. Jezus opisuje stan jego duszy jako wysprzątane mieszkanie. I mówi dalej Jezus, że w pewnych sytuacjach zły duch, który został z tego domu wyrzucony, wraca z 7 innymi duchami, mocniejszymi niż on sam. I znowu chce zamieszkać w duszy tego człowieka. Czyli, że stan tego człowieka po nawróceniu, po jakimś czasie po nawróceniu, może stać się gorszy niż był na początku. I tutaj będziemy mówili o tych wszystkich sytuacjach, które mogą być znakiem, że niby twierdzisz, że jesteś nawrócony, ale tak naprawdę stan twojej duszy jest 7-krotnie gorszy niż był na początku. I o pierwszym znaku już powiedziałem, że to jest taka pycha i przeświadczenie, że oto się nawróciłem swoimi własnymi siłami. Dlatego to podkreślam, bo dzisiaj sporo jest takich osób świeckich, które głoszą świadectwa swojego nawrócenia i nawet nie zdają sobie sprawy z tego, jak bardzo mocno podkreślają swoje ja, że ja coś zrobiłem, gdzieś poszedłem, coś się wydarzyło i tak dalej. Nie. To jest tylko i wyłącznie Boża łaska. Nie możemy siebie stawiać w centrum. Druga pułapka to będzie taka, że człowiek zaczyna buntować się przeciwko historii swojego własnego życia. Nawet przeciwko swoim błędom, które popełniał w przeszłości. O co tutaj chodzi? O pokusę przeklinania samego siebie. Dosłownie jakiś czas temu, zupełnie niedawno, przyszedł do spowiedzi do mnie taki mężczyzna, który chciał się rozprawić, rozliczyć ze swoim życiem, ze swoją przeszłością. I nie będę tutaj powtarzał tych brzydkich słów, które padały w konfesjonale, ale tak mniej więcej brzmiała ta spowiedź. Jak ja mogłem być taki popierd... że coś takiego się wydarzyło, że kur... I tak wyglądała ta spowiedź. I tak się spowiadał. Ja tam za którymś razem mówię, proszę Pana, naprawdę nie trzeba tutaj tak się emocjonować, bo to jest jednak spowiedź święta. Tym bardziej, że akurat ten konfesjonal, gdzie ja posługuję, to jest tak blisko, że nawet bliżej niż Pan teraz siedzi, to już siedzą osoby. I słychać, bo i oni byli przekonani, że jakiś mężczyzna przyszedł i na księdza przeklina, że ma jakieś pretensje, że mu tam miałem rzucę. I tam już widziałem, że te baby tam brały do ręki torebki, że tam chciały tego chłopa przepędzić, prawda? Ja tak tylko ręką pokazywałem, że wszystko gra, wszystko w porządku. A ten i się tak pastwił nad sobą, nad swoim życiem. Jak ja mogłem być taki głupi i tak dalej, że takie błędy były w moim życiu. No tak, zgadza się. Każdy z nas popełnia błędy, ale nie wolno siebie przeklinać, nawet właśnie rozprawiając się ze swoją przeszłością. Jasne, że Bóg nie chciał grzechów w naszym życiu, że nie chciał tego wielkiego zła, które oddajemy Bogu w spowiedzi generalnie, bo widzimy, jaki to był syf. Ale też nie jest dobrze, żeby zrobić z tego przedmiot samo przeklinania siebie. Raczej powiedzieć, Boże, choć wiem, że to, co było, było złe, to jednak dziękuję Ci za to, że mnie doświadczyłeś taką właśnie historią życia, bo dzięki temu teraz jestem tutaj, mądrzejszy, może trochę bardziej pokorny, gotowy, żeby się uczyć, żeby zacząć od początku. A więc to, co było złe, przemienić na łaskę, przemienić jako pewien fundament budowania czegoś zupełnie nowego. Tu wielu ludzi właśnie mówi, że moje życie było złe, ale też być może, gdyby to się nie wydarzyło, ja bym nie był teraz tu, gdzie teraz jestem. I to jest właśnie to, o co chodzi. Że my musimy umieć przyjąć nawet najbardziej trudną historię naszego życia. Nigdy nie przeklinać niczego, co się wydarzyło w przeszłości, nawet samego siebie. Bo zły duch na pewno to wykorzysta przeciwko tobie, żeby tobie wmówić, że i tak jesteś do niczego, że się do niczego nie nadajesz, że to twoje nawrócenie jest pozorne, że w ogóle zapomnij o Bożym miłosierdziu, bo tak narozrabiałeś w życiu, że to Boże miłosierdzie to tylko tak na 5 minut, a potem i tak znowu będzie to, co stare. Więc nie buntujmy się przeciwko sobie samym. To jest jedna z pułapek, w którą można wpaść po nawróceniu. Że można znienawidzieć starego siebie. Nie, my mamy patrzeć na swoje życie całościowo i umieć jak Bóg patrzeć na nas. Na całą historię naszego życia On zawsze patrzył z miłością. To jest trudne, z miłością spojrzeć na swoje stare życie, gdzie wiesz, ile narozrabiałeś. Ale właśnie trzeba uczyć się patrzeć z miłością na historię swojego życia. Z miłością to znaczy nie sądzić z pozycji szatana, który wszystko osądza, który jest tym oskarżycielem, który będzie ci
bezwzględnie wypominał wszystkie twoje błędy, żeby ciebie zniszczyć, bo po twoim nawróceniu może zrobić to samo i ciebie zmiażdży. Są tacy, niestety. I później oni wpadają w inny rodzaj jakiegoś buntu przeciwko Panu Bogu, że oni twierdzą, że ja nie mogę dojść na przykład do świętości, bo przecież miałem taką fatalną przeszłość. A przecież nie ma żadnych przeszkód, żebyś stał się świętym. Nawet z najgorszą przeszłością. Słuchajcie, jeżeli to zapamiętacie z tych rekolekcji, to naprawdę będzie super. Że każdy z nas może stać się świętym. Z najgorszą historią życia. Przykład święty Paweł. Nie buntuj się przeciwko swojemu życiu, które było. Patrz na to tak jak święty Paweł apostoł, który potrafił otwarcie mówić o tym złu, które robił, a robił wielkie zło. Myślę, że o wiele większe niż zło, które nas spotykało. Chyba, że mamy na sumieniu jakieś morderstwa i tak dalej. On na pewno to niestety miał, ale potrafił mówić, że doświadczyłem Bożej łaski. Byłem takim, ale teraz jestem takim. I potrafić spojrzeć też na swoje życie z pozycji kogoś, kto nie chce do końca rozumieć, dlaczego coś się wydarzyło, ale chce na to spojrzeć z miłością, a więc nie do końca ponosimy odpowiedzialność za różne błędy, jakie się nam wydarzyły w życiu, że historia naszego życia jest o wiele bardziej skomplikowana, niż nam się wydaje. To nie o to chodzi, żeby się usprawiedliwiać, ale naprawdę, gdybyśmy umieli tak spojrzeć, jak Jezus patrzy na nasze życie, to aż byśmy się zdziwili, jak wiele spraw, które my uważamy za bezwzględnie złe, Bóg potrafiłby usprawiedliwić. Powiedzieć, owszem, była w tym cząstka twojej winy, ale też winę ponosił ktoś inny, ty tego może nie widzisz. Twoje wychowanie, dom, środowisko, jakieś zaniedbanie, może rodziców, może sąsiadów, może kapłanów z parafii, nie wiem. A więc naucz się patrzeć z większym miłosierdziem na swoją przeszłość, choćby była najgorsza. I to też wychodzi gdzieś czasami w konfesjonale. I naprawdę boli mnie, kiedy osoba, która jest już w jakiejś formacji, spowiada się i co jakiś czas no wraca do tej przeszłości z takim wielkim buntem, że jak ja mogłem coś takiego zrobić, taki być głupi i tak dalej, i takie najgorsze przekleństwa pod swoim adresem. Niech nigdy to nie będzie waszym udziałem, bo to jest furtka dla złego ducha. I tutaj to, o czym teraz powiem, jest jakby ciągiem dalszym tego samego błędu, mianowicie wracanie do starych spraw w konfesjonale najczęściej. Bo w tym kryje się błąd braku wiary w pełni Bożego miłosierdzia i przebaczenia. Być może u mężczyzn jest to mniejszy problem niż u kobiet, ale jednak jest, zdarza się i to też o tym trzeba powiedzieć. A więc ufajmy Bogu, że jeżeli coś powiedziałeś w konfesjonale, szczerze za to żałowałeś, nie wracaj do tego. Bóg ci to przebaczył. Cały czas daje to samo porównanie, że ten twój grzech, całe to zło, które popełniłeś w swoim życiu, to zaledwie kropelka, która wpada do oceanu. Znajdź tą kroplę w oceanie. Nie znajdziesz, bo ona się już gdzieś tam rozpuściła. To jest niemożliwe. I tak samo z twoimi grzechami. Z wszystkimi grzechami, jakie popełniłeś do tej pory i popełnisz, one są taką kropelką, która wpada do oceanu Bożego miłosierdzia. Tego po prostu już nie ma. Nie szukaj tego, nie wracaj do tego. Bóg ci to wybaczył. Owszem, konsekwencje gdzieś idą za nami, ale nie potępiaj samego siebie, że coś takiego wydarzyło się w twoim życiu. Bo jeżeli będziesz do tego ciągle wracał, jeżeli nie będziesz wierzył w Boże miłosierdzie, jak ty masz być świadkiem Bożego miłosierdzia wobec innych ludzi? Przecież to jest wasze zadanie, bycie apostołami Bożego miłosierdzia. Tłumaczenie ludziom, którzy jeszcze są przed tą spowiedzią, przed wyznaniem grzechów, że słuchaj, oddałeś to Bogu i koniec, nowa, czysta karta, nowe życie. Masz prawo do wszystkich łask. I tutaj musi to być bezwzględne, pewne, bez żadnych wątpliwości. Od tego zależy nasza wiarygodność. Miejcie w to wiarę, że tak jest. Nie wracajcie do starych grzechów. Bóg wam przebaczył. Bóg nas naprawdę kocha. I jeszcze trzeci wątek z tym związany, bo jesteśmy właśnie pomiędzy tym starym życiem a nowym życiem. Mianowicie taki skrupulantyzm, że był taki moment po nawróceniu za Bożą łaską, że Bóg pokazywał nam prawdę o naszej przeszłości i pojawiały się grzechy. To miało nas przybliżyć do spowiedzi generalnej. To jest Boża łaska. To każdy, który do takiej spowiedzi przystąpił, wie, że to nie od niego pochodziło. Niektórzy mówili wprost, ja się czułem, jakby mi Bóg dyktował moje grzechy. Ja tylko wziąłem długopis i to zapisywałem. Że wcześniej, jak się miałem przygotować do spowiedzi, to byłem przekonany, ja nie mam grzechów. Ja się nie mam z czego spowiadać. A tutaj dostałem takie światło, niektórzy to mówią właśnie, teraz to jest takie modne, oświeceniem sumienia. I zacząłem to wszystko spisywać, jakby mi ktoś film wyświetlił z mojego życia. Tak, to było potrzebne,
aby się dobrze przygotować do spowiedzi. Co jakiś czas Bóg może jeszcze jakieś tam sprawy przypominać. Ale błędem jest to, kiedy to się przeradza już w pewną formę spowiadania się, taki skrupulantyzm. I niestety też mamy tutaj takie przypadki wśród osób, które się nawracają, takiego bardzo drobiazgowego rozliczania się już z tym, co teraz, w tym nowym życiu. Traktowanie siebie i swojego sumienia tak jak wtedy na tym etapie, gdzie to było konieczne, żeby przeprowadzić spowiedź całego życia. Ja mówię, że dobrze przygotowana spowiedź jest ani za długa, ani za krótka. Jest taka w sam raz. A ktoś pyta, jaka jest miara tego w sam raz? Zniecierpliwienie kapłana. To jest taka miara. Już w pewnym momencie, jak słyszycie, że ksiądz zaczyna się wiercić, kręcić, to znaczy, że słuchajcie, lądujcie, że coś jest nie tak. I tutaj to jest niestety bardzo częsty przypadek wielu nawróconych mężczyzn w wspólnotach. Tak rozwlekają te swoje spowiedzi, bo chcą tak skrupulatnie opisać te swoje grzechy, a już nie daj Boże, jak wchodzą w te grzechy nieczyste. On musi dokładnie opisać, bo jak nie opisze tego wszystkiego krok po kroku, to po prostu uważa, że grzech jest niewyznany i będzie wręcz księdza przymuszał, że ksiądz ma mnie wysłuchać do końca, prawda? A ksiądz ma już serdecznie dość. Ale takie przypadki są. Ja jednemu mężczyźnie to wprost zakazałem, żeby do mnie przychodził do spowiedzi i mówię, że przepraszam, ale dla mnie to już jest jakiś problem psychiczny. To nie jest ani skrupulantyzm, no zresztą skrupulantyzm ponoć jest jakąś formą problemu psychicznego, ale tam było coś absolutnie nieuporządkowanego. Dosłownie jego spowiedzi to można by porównać, no nie wiem, jakby ktoś wyświetlał komuś film pornograficzny, bo on no taką miał potrzebę, żeby ze szczegółami wchodzić w te swoje grzechy. To jest chore, to jest absolutnie złe. Trzeba wejść po prostu, nazwać grzech po imieniu, ale nie trzeba od razu rozwlekać to na całą historię. Bo w tym jest jakieś ogromne nieuporządkowanie. Czasami to też ma właśnie taki wyraz, że w tej spowiedzi no wchodzimy właśnie też w te całe te jakieś tam rozległe historie swojej rodziny, relacje z małżonką, z dziećmi, opisywaniem. To nie jest konieczne, to nie jest potrzebne. Chyba że kapłan o coś dopyta, to tak. Taki skrupulantyzm zawsze kończy się źle, bo jest i dla ciebie umartwieniem, i dla kapłana jeszcze większym, ale przede wszystkim on w pewnym momencie sprawi, że każda spowiedź święta będzie dla ciebie przekleństwem. To nie będzie takie spokojne, radosne spotkanie z Chrystusem w duchu miłości, przebaczenia, ale taka autentyczna droga krzyżowa, w którą siebie władowałeś i jeszcze pakujesz w to kapłana. Tak więc na to proszę zwracajcie uwagę, bo można sobie tutaj zrobić wielką, wielką krzywdę. I zrazić też kapłana do siebie, bo myślę, że kapłani nie mają problemu, żeby kogoś wziąć pod swoją opiekę, być stałym spowiednikiem, kierownikiem, ale też jeżeli kapłan po dwóch, po trzech spowiedziach mówi, słuchaj, no chyba nie jesteś jeszcze gotowy na coś takiego, to o czymś to świadczy. Albo na przykład wyśle ciebie do kogoś innego, to jest w takiej łagodniejszej formie pokazanie, że no nie chcę się z tobą męczyć, no nie słuchasz moich rad, w ogóle nie słuchasz właśnie, nie słuchasz. To byłby taki kolejny etap tego problemu. Można mówić do niego jakieś nauki. Najczęściej objawia się to tym, że kapłan ci coś mówi, a ty mu przerywasz i znowu coś tam dopowiadasz. I znowu kapłan chce ci przekazać jakąś naukę, a ty mu znowu przerywasz, bo uważasz, że on ciebie nie zrozumiał. No to tak nie będzie nigdy, żadnej spowiedzi, bo cały czas jakbyś oczekiwał, że no, kapłan ma ci powiedzieć to, co oczekujesz, a to nie. Wsłuchaj się w to, co kapłan mówi, choćbyś nawet miał przeświadczenie, że on ciebie nie rozumie. Może właśnie, jak się będziesz nad tym zastanawiał, co on ci powiedział za jakiś czas, za godzinę, za dwie po spowiedzi, a może następnego dnia, Bóg da ci światło. Co tak naprawdę ten kapłan chciał ci powiedzieć? To jest bardzo ważne. Ja też pamiętam, że miałem kiedyś tego spowiednika i bardzo często miałem przeświadczenie, że on mnie nie rozumie. Ale Pan Bóg dawał mi po jakimś czasie takie światło, że on dokładnie mówił to, co miał powiedzieć, co Jezus chciał. Tylko że ja wtedy na tym etapie w konfesjonale nie rozumiałem, ale z jakiś czas już zrozumiałem. Pojawiła się jakaś sytuacja, jakieś światło poznania na tę sprawę. A więc bądźmy cierpliwi w konfesjonale. Słuchajmy, co mówi do nas kapłan. Wyznałeś grzechy i stop. Buzia zamknięta. Teraz kapłan mówi, nie przerywajmy kapłanowi. To są takie drobiazgi, ale one są ważne, żeby mieć tego przewodnika, tego kapłana, bo jeżeli jego zabraknie, będziesz sam, bez stałego spowiednika, bez przewodnika, kierownika, to wtedy bardzo łatwo się pogubisz. I dzisiaj jest wielu takich pogubionych, nawróconych, bez spowiednika i oni mają pretensje do Kościoła, do księży, że nie chcę być moim spowiednikiem, nie chcę być moim kierownikiem, ale
być może żaden z tych kapłanów no, nie miał odwagi takiemu człowiekowi powiedzieć, że słuchaj, no bo ty się do tego nie nadajesz, żeby dać się prowadzić. Żeby dać się prowadzić, to przynajmniej w tym konfesjonale trzeba dać kierownicę. No wyobraźcie sobie, że prowadzisz samochód i żona ciągle ci chwyta kierownicę i ci pomaga skręcać, bo uważasz, że za mało skręciłeś, za bardzo niebezpieczne manewry robisz. No to przecież ciebie trafi w tym momencie. No nie można tak. Jeden trzyma kierownicę. I w konfesjonale właśnie tak jest. To jest właśnie kierownik duchowy. To nie jest tak, że on pokieruje twoim życiem za ciebie, ale w tym momencie, kiedy on mówi, daj mu się prowadzić. To jest właśnie to pozorne nawrócenie, kiedy nie pozwalasz dawać siebie prowadzić, bo sam wiesz lepiej i masz jakieś inne oczekiwania. No dzisiaj to jest wielki problem, a brak tego kierownictwa, no niestety bardzo szybko sprowadzi człowieka na złą drogę. No i tak jak powiedziałem, mamy dzisiaj do czynienia z takimi osobami i one mają pretensje do kościoła, do księży, że nie chcą tutaj posługiwać swoim czasem, wiedzą, doświadczeniem. Mają wielki żal i potem to się zaczyna rozwijać już znowu w taki antyklerykalizm w wersji 2.0. To jest ten antyklerykalizm wersja 1.0, no, kiedy byłeś w grzechach i daleko od Pana Boga, kiedy każdy kościół był zły. Później się nawróciłeś, miałeś szacunek do kapłanów, ale chciałeś znowu nimi rządzić, no i się pojawił antyklerykalizm wersja 2.0, prawda? On się później może rozwinąć znowu. Wersja 3.0 to już jak każdy kapłan to jest mason, kiedy papież jest antychrystem i tak dalej. To już jest antyklerykalizm wersja 3.0, prawda? Więc to już z tym to tak bardzo, bardzo trzeba uważać, bo tu już jest zagrożenie zbawienia najprawdopodobniej. No dobrze. Kolejna rzecz, żeby nie przedłużyć tego wątku, to krytycyzm, jaki się może pojawić. No i niestety on często wynika z pychy. Krytycyzm spojrzenia na tych, którzy nie są na takim etapie życia jak ty. Krytycyzm spojrzenia na tych, którzy żyją w grzechu. Poniekąd trzeba to dobrze zrozumieć, bo jest czymś naturalnym dla nas, szczególnie dla mężczyzn, że kiedy widzimy, że ktoś popełnia jakiś błąd, to chcemy zadziałać w taki sposób, żeby temu człowiekowi pomóc, albo przynajmniej uświadomić, że słuchaj, no jest jakiś problem. Ale bardzo łatwo właśnie o taki rodzaj potępienia takich ludzi, sąsiadów, żyjących w rodzinie, którzy nie poszli za tobą. I tutaj trzeba jedną rzecz sobie uświadomić. Ja ją rozwinę na jednej z konferencji, gdzie będzie taki temat, jak pomóc tym, którzy zgubili wiarę, wrócić do Boga. To będzie dzisiaj taka konferencja, myślę, bardzo ważna i ona tutaj będzie dopełnieniem tego, co tutaj mówię, więc to tylko tak zaznaczę. Że zamiast krytycznie spoglądać i oceniać to, co dzieje się w ich życiu, to staraj się troszkę przestawić tą swoją niezgodę na grzech w ich życiu. Na to, jak im pomóc wrócić do Pana Boga. Mniej krytycyzmu, oceny, potępiania, ale bardziej, co mogę zrobić, żeby im pomóc wyjść z tego zła, w którym teraz żyją. To jest drobna zmiana, ale bardzo istotna, bo z tego krytycyzmu to naprawdę rodzi się samo zło. Jak powiedziałem, to jest z jednej strony pycha, przeświadczenie, ja jestem lepszy, a z drugiej strony no, może za tym później pójść no, coś, co jest udziałem duchów potępionych, czyli właśnie potępianie drugiego człowieka, czyli no, brak miłości, grzechy przeciwko miłości. No i niby tu jesteśmy nawróceni, ale no, staramy się powoli takim, stajemy się takim narzędziem w ręku złego ducha. I nikt wtedy do nas nie przyjdzie, bo gdzieś to wróci do nas, to nasze krytyczne spojrzenie, oceny i tak dalej. Miałem właśnie tutaj świadectwo niedawno w mojej parafii takiego mężczyzny, który się nawrócił i no, tak czuł, że Bóg od niego chce, żeby w miejscu swojej pracy tak bardzo surowo oceniać swoich współpracowników. I chciał, on powiedział, że dla niego takim modelem to był taki Jan Chrzciciel, prawda, że tym ogniem gdzieś tam rzuca i tak chciał tych swoich kolegów tak trochę przysmażyć ogniem swoich słów, opinii. Oczywiście koledzy się od niego odrzucili, pomyśleli, że wariat i coś mu tam odwaliło i już tam później nikt nie chciał z nim pracować. W końcu się z tej pracy zwolnił, ale to nie w taki sposób, to nie w taki sposób. Nigdy taką surową krytyką nie przyprowadzimy błądzących do Boga. Ale ten temat będę jeszcze dzisiaj rozwijał. I za tym znowu pójdzie kolejny krok tego krytycyzmu, czyli krytyczne spojrzenie na Kościół, na jego struktury, na formalizm. Jakiś czas temu odezwał się do mnie pewien mężczyzna, który po nawróceniu, bo był u mnie też u spowiedzi generalnej, a to dosłownie parę miesięcy temu, chciał zawrzeć związek małżeński.
ze swoją partnerką, z którą żył już tam ileś lat. No ale w taki sposób, żeby się to odbyło w sposób nieformalny, czyli że tylko kapłan, bez żadnych świadków, bez żadnych wpisywań w księgi, bez żadnych zapowiedzi. No, on tak sobie widział, bo mówi, że jemu nie potrzebne są żadne struktury. On mówi, że te księgi to jest jakiś wymysł średniowieczny i tak dalej, że on tego nie chce. On chce tylko Bóg, ewentualnie kapłan, i to nie każdy, i oni. Słuchajcie, funkcjonujemy w pewnych strukturach. To, że Kościół tak funkcjonuje, że są te księgi, to nie jest jakiś wymysł bezsensowny, tylko to ma sens. To wszystko ma sens. I trzeba z pokorą to przyjąć, choć ktoś tego nie rozumie. Ja też mogę mieć pretensje do banku, jeżeli pójdę, nie wiem, starać się o nie wiem, jakiś kredyt czy coś. Dlaczego ja muszę przynosić tyle papierków, tyle zaświadczeń? No bo bank chce coś tam zabezpieczyć. Nie znam się na tym. Swoje interesy, zysk czy coś. I to jest potrzebne. I no, gdziekolwiek nie pójdziesz, musisz no, wypełnić jakieś formalności. Dlaczego w Kościele tak ma nie być? Przecież to też ma funkcjonować. Właśnie te sprawy zostały bardzo mocno uporządkowane w pewnym momencie, z tego co pamiętam, to na Soborze Trydenckim. Mogę się mylić, ale wydaje mi się, że to właśnie było wtedy, że się pojawiły właśnie te uporządkowane księgi, wpisy i tak dalej, żeby nie było wątpliwości, czy ty byłeś ochrzczony, czy nie. Bo chodzi o twoje zbawienie, o twoją duszę. Są takie sytuacje, że nie wiadomo do końca, na przykład, czy ktoś był ochrzczony, czy nie, bo tam komuś się coś pamiętało, przywidziało, a tu chodzi o czyjeś zbawienie. A więc dobrze, no to sięgam do tej księgi, patrzę, tak, byłeś ochrzczony, tutaj świadkowie, chrzestni, rodzice, podpisy, nie masz wątpliwości. Są takie przypadki, przychodzą ludzie, mają wątpliwości, czy na pewno byłem ochrzczony, czy nie. I tutaj chodzi też o wiele różnych spraw. Naprawdę nie bądźmy krytyczni wobec tego, jak Kościół funkcjonuje, choćbyśmy się z tym nie zgadzali, powiedzieli, że to jest skostniałe, bo ksiądz żąda jakiegoś papierka. Tutaj przecież jesteś nawrócony, chcesz być chrzestnym, a ksiądz żąda od ciebie jakiegoś poświadczenia, że byłeś u spowiedzi, a ciebie już tam w środku coś tam, prawda, uderza. No jak tu ksiądz ode mnie żąda jakichś papierków czy coś, że jestem nawrócony. Niedawno też w parafii mojego brata też mężczyzna, który był w takich strukturach pewnego duszpasterstwa, miał wielki bunt w stosunku do swojego proboszcza, bo on taki zaangażowany w parafii i tak dalej. Został chrzestnym, został poproszony o to, żeby być chrzestnym, a proboszcz mu kazał przyjść na naukę dla rodziców chrzestnych. On powiedział, że ja to wszystko wiem, księże, no ksiądz to zbyt, chyba żartuje. Mówi, nie proszę cię, żebyś przyszedł. No ale no księże, mam tyle roboty, ale no jak, ja tutaj. No właśnie, może chodziło o taką próbę pokory, że ty usiądziesz między tymi zielonymi i tak dalej. Chociaż jesteś bardzo zaangażowany i masz tą wiedzę i być może ksiądz o tym wie, ale może ten akt pokory, że usiądziesz spokojnie jak ten uczeń w pierwszej klasie i wysłuchasz tej nauki, a może właśnie tam się czegoś dowiesz, czego wcześniej nie wiedziałeś. Nie buntujmy się na to, bo coraz częściej takie przypadki przychodzą i z wielkim buntem na pewne formalności, które są w Kościele. To wszystko ma sens. Owszem, nikt tego nie lubi, ja tego też nie lubię. Tych papierków, ksiąg i tak dalej, ale to jest konieczne, potrzebne. Nie bądźmy na to źli. Jest też kolejna taka pokusa poszukiwania czegoś więcej w Kościele. No bo przecież jestem nawrócony, to mi już nie wystarczy to, co było do tej pory. I tutaj jest pułapka, w którą wpada naprawdę wielu. Aż mi żal, bo się nawrócili szczerze, wrócili do Pana Boga. Ale no właśnie. Jeden z mężczyzn mi to powiedział niedawno, proszę księdza, bo to jest takie naturalne, wtedy człowiek jest taki chłonny i czyta, szuka. Nie mam za bardzo z kim rozmawiać, bo w moim środowisku to nie ma nikogo takiego jak ja. Myślą od razu, że jestem wariatem. No to pierwsza droga internet i różnego rodzaju grupy w internecie, na Facebooku. Tutaj grupa pod tytułem tak, tutaj grupa świętego Józefa, tutaj grupa Bractwo świętego Michała Archanioła, już wymyślam te nazwy i tak dalej. No to wchodzę w jedną, w drugą, w trzecią, wdaję się tam, widzę, wow, ludzie, którzy wierzą, oni mnie rozumieją. Ale potem jeden zaczyna coś tam mówić, że to, co teraz jest w twoim życiu, to jest za mało, chodź do nas. Chodź gdzieś indziej na mszę świętą, ten twój ksiądz to się do niczego nie nadaje. No i poszukiwanie czegoś więcej. No i ten mężczyzna mówi, no i tak poszedłem w coś więcej. I zacząłem gardzić tą normalną mszą świętą, bo już musiała być inna msza święta, albo msza święta trydencka, albo msza święta charyzmatyczna. To są jakby dwie takie skrajności, które dzisiaj gdzieś tak dominują właśnie w tych środowiskach. Ale takie normalne to już nie, bo według nich tam nie ma Boga. Bo to jest, albo niektórzy myślą nieważne, bo za tym stoi
prawda, jakieś tam nielegalne kapłaństwo albo coś tam, że za mało i tak dalej. Poszukiwanie czegoś więcej to jest taka pułapka, w którą zły duch wciąga ludzi i później oni sami nie wiedzą, jak się mocno gubią. Ile dzisiaj jest awantur, kłótni w internecie z tego powodu, bo jeden nie może znieść, że drugi chodzi gdzieś indziej na mszę świętą, w jakimś innym rycie i tak dalej, bo coś się komuś tam nie podoba. Takie szukanie czegoś więcej, zupełnie niepotrzebne, zupełnie przeciwne Panu Bogu. Tracimy mnóstwo darów Ducha Świętego. Uważamy, że tylko tu, tylko tutaj, bo jak nie tam, no to już będzie koniec. Oczywiście nie chcę zrównywać tego tematu pod jedną linijkę, bo rozumiem, że są takie sytuacje, że są takie parafie, gdzie ta msza święta jest sprawowana niechlujnie, bez troski o to, żeby tam rzeczywiście był obecny Chrystus, znaczy On tam jest obecny, jeżeli są słowa przeistoczenia dobrze wypowiedziane, to jest pewność, że ta msza święta jest jak najbardziej ważna. Ale to nie znaczy, że tego Chrystusa tam nie ma. Są msze, gdzie możesz więcej przeżyć, ale nie garć tą taką właśnie mszą, którą ty widzisz na co dzień, gdzie ci się wydaje, że jest wszystko odwrócone. Owszem, bywają też sytuacje jakichś nadużyć liturgicznych ze strony kapłana i tak dalej. No, masz prawo rozmawiać z tym kapłanem i jeżeli rzeczywiście to są jakieś bardzo poważne sprawy, no to też uważam, że nie będzie złe, jeżeli no, po prostu będziesz chodził na mszę świętą, no, gdzie takich poważnych nadużyć nie ma, ale powstrzymaj się od osądów. Masz prawo zgłosić to do biskupa. To jest pierwszy krok, jaki powinieneś zrobić w takich sytuacjach, że gdzieś tam no, wydarzyło się coś, co no, jest jakimś poważnym nadużyciem liturgicznym czy coś. Masz prawo takie rzeczy zgłaszać. Ale też, tak jak powiedziałem, uwaga na to, żeby nie zrobić sobie z tego takiego przedmiotu swojego buntu przeciwko Kościołowi, bo dzisiaj aż nadto. Niestety, najbardziej agresywne osoby, jakie znam spośród tych nawróconych, to właśnie ci, które poszły w tę skrajność. Albo właśnie tylko msza trydencka, albo msza charyzmatyczna, odrzucenie tego, co po środku. Ja nie mam problemu, żeby uczestniczyć w tej mszy świętej, czy w tamtej mszy świętej. Owszem, mam jakieś swoje preferencje, ale uważam, że w każdej można doświadczyć Chrystusa. Najgorzej, kiedy wchodzimy w jakiś rodzaj fanatyzmu, I wtedy no, przekreślamy wszystkich, którzy myślą inaczej i chcielibyśmy wszystko pod jedną jakąś tam linijkę. Także no, w wielkim skrócie, bo myślę, że temat jest dzisiaj bardzo poważny i dobrze przez Was zrozumiany, ale tutaj po prostu uważajmy. Ja to zawsze tak na dokończenie tego wątku mówię, że jeżeli masz świadomość, że właśnie tam, gdzie jesteś w tej parafii, to jest wszystko takie bez sensu, bezpłciowe, bez wiary. To może właśnie Pan Bóg ciebie postawił w tym miejscu, żebyś tam był i żebyś wynagradzał Chrystusowi swoim sercem, swoją modlitwą. Za tą oziębłość kapłana, oziębłość ludzi, którzy są w twojej parafii, za tą niegodnie sprawowaną Eucharystię. Że może ty będziesz tym jednym sercem w Kościele, które no będzie wynagradzał Jezusowi za to, że On jest tak torturowany na ołtarzu, bo tak też może być. Ale to nie znaczy, żeby teraz zamykać Kościół i gardzić tym, co się dzieje w tym Kościele. Tak więc taka jest moja rada na takie sytuacje. Myślę też, że za tym idzie jakby kolejny problem związany z tym nawróceniem, czyli takie poszukiwanie wybitnych, najlepszych parafii, kościołów, liturgii, ale także kapłanów. Że muszę właśnie tylko z tym, a nie z innym. Że nawet jestem w stanie przejechać pół Europy, żeby się spotkać z tym właśnie jednym wybitnym, świętym kapłanem. Za tym też idą niestety bardzo poważne nadużycia, że są kapłani, którzy bardzo mocno pobłądzili w Kościele. To znaczy konkretnie złożyli pewne śluby, którym przestali być wierni. Każdy dojrzały mężczyzna ma minimum 6 lat formacji, zanim zostanie wyświęcony na kapłana. I składa na koniec 3 śluby. W zależności od zgromadzenia, czy to jest ksiądz diecezjalny, czy zakonny. W przypadku na przykład zakonników ślub posłuszeństwa, ubóstwa. No, nie jestem zakonnikiem, więc być może mają jeszcze jakieś tam dodatkowe swoje tam śluby związane z konkretnym charyzmatem, w którym posługują, nie wiem. Ale na pewno, jeżeli chodzi o to, co nas łączy, to jest ślub posłuszeństwa władzom duchownym. Ma 6 lat, żeby się zastanowić, czy ci to odpowiada, czy nie odpowiada. Wielu to nie odpowiada i to nie jest ich powołanie, to nie jest ich droga. Ale jeżeli dzisiaj jest tylu kapłanów, którzy
są uważani za świętych i oni siebie samych uważają za świętych, za którymi ludzie poszli, to już się właściwie stały sekty, bo są absolutnie nieposłuszni swoim biskupom, swoim władzom duchownym. To znaczy, że my kompletnie nie rozumiemy Kościoła. Zupełnie nie rozumiemy, na czym polega kapłaństwo. Ja to zawsze mówię, że może być tak, że jakiś biskup pobłądzi. Ja Bogu dziękuję, że... Bo ja nie pochodzę z diecezji poznańskiej, tylko z diecezji tarnowskiej, ale byłem na tej diecezji, pracowałem, studiowałem na terenie diecezji poznańskiej, bo pojechałem tam na studia i podjąłem decyzję, że w pewnym momencie, jak przyszło powołanie, że idę do seminarium, no bo przyszło powołanie, ale że dziękuję Bogu za to, że to się dokonało już, kiedy nie było tam arcybiskupa Petza, bo podejrzewam, że gdyby tam był arcybiskup Petz i gdybym się dowiedział, że robił to, co robił, no to ja bym na pewno powiedział dość, koniec. I nie byłoby mojego powołania kapłaństwa, no bo bym się zraził na przykład. Bo dla mnie to byłoby niewyobrażalne na tamtym etapie, że takie zło może się dokonywać przez arcybiskupa. To jestem pewien, że ja bym po prostu raz na zawsze temat powołania wykreślił ze swojego życia. Także Pan Bóg mnie przetrzymał. Myślę, że w tym Boża logika przez ten czas studiów, że dopiero potem wstąpiłem do tego seminarium już pod inną władzą innego biskupa. Ale teoretycznie, jeżeli na przykład mam jakiegoś przełożonego w zakonie albo biskupa w diecezji, z którym się nie zgadzam, który absolutnie popełnia jakieś zło, to co ja mogę zrobić? Czy mam być mu bezwzględnie posłuszny? Nie muszę. Po prostu mogę, ale w granicach tego posłuszeństwa poprosić o zmianę i przeniesienie do innej diecezji, do innego biskupa. To może zrobić. Tkwisz w tym ślubie posłuszeństwa. Jesteś w tym zakonie, nie odpowiada ci przełożony, to poproś o zmianę do innego zgromadzenia zakonnego, do innej diecezji. I nie łamiesz ślubów posłuszeństwa, nie robisz sekty w kościele, nie budujesz sobie jakiejś własnej pustelni, eremu i tak dalej i tam gromadzisz wokół siebie ludzi i udowadniasz swoją świętość przez nieposłuszeństwo. Jest tyle możliwości, żeby sobie poradzić w takiej sytuacji, kiedy błądzi twój biskup czy przełożony, bo może błądzić, że nie musisz łamać wypowiadanego słowa. Przełóżcie to na życie wasze, małżeńskie, rodzinne. Jeżeli jest problem z żoną, czy żona ma z mężem, to czy w każdej sytuacji musi go zdradzać od razu? W żadnej sytuacji nie ma prawa do zdrady. Jest możliwość separacji, może zamieszkać sama. Proszę bardzo, ale nie musi od razu męża zdradzać. Nie wolno jej tego. I tak samo nie wolno zdradzać tego, co się kiedyś przyrzekło. Bóg i w ogóle całe niebo bardzo na serio traktują przyrzeczenie, każde złożone śluby. Bardzo na serio. My dzisiaj zupełnie na to nie zwracamy uwagi, ale tak jest. Ja pamiętam właśnie, kiedy się ktoś modlił w tym temacie, jakiś zakonnik i spotkał się z pewną kobietą, która była bardzo blisko Pana Boga i on wiedział o tym, że ona ma takie dary mistyczne, rozmawia z Bogiem. Taka na kształt Alicji Lęczewskiej. I tam dostał kapłan od tej kobiety słowo poznania absolutnie w jednym momencie, pewne, bez żadnych wątpliwości. Masz być posłuszny. A tam dochodziło do bardzo poważnych nadużyć przełożonych. Bardzo poważnych. Masz być posłuszny. No i on oczy otworzył. To co, ja mam nic nie reagować? Mam patrzeć na to zło? I ta kobieta powiedziała, w ramach tego posłuszeństwa masz prawo prosić o przeniesienie do innego zgromadzenia, do innego zakonu. I on tak zrobił. Ale on był bardzo bliski do popełnienia wielkiego grzechu w ramach tego zgromadzenia, w ramach tych swoich ślubów posłuszeństwa. A więc jakby zobaczył, że przecież są możliwości. Na to zwracajcie uwagę, bo to, co się dzisiaj dzieje w Kościele, po prostu na naszych oczach tworzą się sekty wokół różnych pseudoświętych kapłanów, którzy udowadniają swoją świętość. Jeden niby ma charyzmaty, do drugiego niby mówi Chrystus. Ale naprawdę, jeżeli spojrzymy na to z perspektywy pewnej wiedzy i teologicznej, tego, jak Bóg działa, jak się objawia, to tam Boga nie ma. Tam jest niestety zły duch. Zły duch może wszystko udawać, wszystko może podrobić. Może podrobić uzdrowienia wokół tego kapłana. Może podrobić wielkie charyzmaty. Ten kapłan może lewitować 5 metrów nad ziemią, może mieć stygmaty, wszystko. Wszystko może mu dać zły duch. Wszystko. Tylko jednego nie podrobi. Posłuszeństwo. Bo z gruntu nieposłuszny. To jest duch buntu. I to się manifestuje w tym kapłanie. Ten jeden element demoniczny zawsze zostanie. Nieposłuszeństwo. Dzisiaj mi taki jakiś mężczyzna wywalił maila na pół strony, że a propos księdza Galusa, no, któremu otwarcie mówię, że po prostu błądzi, że jak ja bardzo się mylę, że
że ja atakuję księdza Galusa. Ja nie atakuję księdza Galusa. Ja tylko mówię, że jest nieposłuszny, że ma być posłuszny swojemu biskupowi. Miał różne możliwości, żeby to posłuszeństwo okazać i tego nie robił. I przez pół strony mi udowadniał, jak ja bardzo się tutaj mylę, bo przecież on właśnie, tyle ludzi się nawraca, tyle ludzi się uzdrawia wokół niego. Ja nie zaprzeczam. On jest kapłanem i przez swoje kapłaństwo Bóg nie zawiesza i nie odbiera mu darów, które otrzymał. Ale to mówię, to wynika z kapłaństwa. Ale też warto wiedzieć, zły duch może podrobić wszystko, każdy z tych darów. Jednego zły duch nie może podrobić, posłuszeństwa. A więc jeżeli pójdziemy za tym, za duchem buntu, nieposłuszeństwa, to jest zagrożenie dla naszej duszy, dla naszego zbawienia. Po prostu. Możemy mieć problem po drugiej stronie. Możemy się potępić. Prosta sprawa. Możemy siebie potępić. I tutaj nie ma żadnych wyjątków od reguły. Nie będziemy się zasłaniali biskupem, że był taki zły, czy czymkolwiek innym. Kolejna bardzo ważna sprawa to mianowicie wywrócenie życia rodzinnego do góry nogami przez swoje nawrócenie. O co tutaj chodzi? Mianowicie nie może być tak, że moje nawrócenie ma stać się przyczyną rozdziału w rodzinie. Owszem, mamy tutaj z jednej strony bardzo wyraźne słowo Pana Jezusa, który mówi, że przyszedłem ogień rzucić na ziemię i że ojcowie wystąpią przeciwko swoim synom, matki przeciwko córkom i tak dalej. Tak, w pewnych okolicznościach tak jest, ale niekoniecznie to musi być w twojej rodzinie właśnie w ten sposób, że ty się nawróciłeś i w tym momencie nagle całe twoje życie rodzinne i małżeńskie zostało wywalone do góry nogami. Tutaj, żeby znaleźć taką równowagę i pokój, to trzeba być w bardzo ścisłej łączności z kapłanem, z kierownikiem duchowym, rozmawiać z nim. Tutaj trzeba wielkiej mądrości, żeby twój powrót do praktyk religijnych, do tego, w jaki sposób będziesz je realizował, nie stał się przyczyną rozłamu w twojej rodzinie. Często jest tak, że po nawróceniu chcemy dużo się modlić, ale też mamy swoje obowiązki. Jeżeli zaczynasz zaniedbywać swoje obowiązki, bo jesteś w kościele, bo jesteś na wspólnocie i twoja żona nie może na ciebie liczyć, czy twój mąż na żonę, czy twoje dzieci na ojca nie mogą liczyć, bo tego ojca nie ma wtedy, kiedy powinien być, to znaczy, że coś jest nie tak. Czyli co jest miarą tego, co jest uporządkowane? Twoje obowiązki wynikające z tego, że masz żonę, że masz dzieci. To wypełnij i potem ofiaruj Bogu swój dar, dar swojego czasu i tak dalej. Tu potrzeba dialogu z żoną, no, z dziećmi w pewnym wymiarze też. Na ile możesz rzeczywiście udzielić się gdzieś, żeby oni nie czuli się poszkodowani. I czasami, jak mówię, trzeba bardzo mocno zaciągnąć ten hamulec swojego zaangażowania, swojej gorliwości, żeby przynajmniej zwłaszcza na początku nie stać się przyczyną rozłamu dla swoich najbliższych. Niestety bardzo wiele osób bardzo poranionych w rodzinach, w małżeństwach, to są te, no, które doświadczyły czegoś takiego. Mężczyzna się nagle nawrócił albo kobieta się nagle nawróciła i Pan Bóg oczywiście, bo powinien być na pierwszym miejscu, ale to dokładnie w taki sposób, że zostały zawalone wszystkie obowiązki wynikające z przyrzeczeń małżeńskich. No właśnie, o tych przyrzeczeniach przed chwilą mówiliśmy. Z obowiązków rodzinnych i małżeńskich. Na to proszę zwracajcie uwagę. Temat dosłownie, tak tylko zasygnalizowałem, myślę, że dobrze jakoś rozumiecie ducha tego, co tutaj chcę powiedzieć. Jak są jakieś wątpliwości, zawsze można z kapłanem omówić w czasie spowiedzi. Kolejną taką pułapką, która może pojawić się po nawróceniu, to taka bardzo silna potrzeba udzielania się w kościele, w parafii i dawania świadectwa. I dobrze, bo być może takie jest twoje powołanie, że ty masz się udzielać, masz coś robić, ale też trzeba dokładnie robić to, co możesz na tym etapie. I proszę, nie buntuj się, kiedy na samym początku kapłan będzie trzymał ciebie trochę z boku. Chociaż jesteś najbardziej gorliwy i mógłbyś wziąć na siebie najwięcej na tym etapie. To jednak, no właśnie, troszkę trzeba tutaj wyhamować. Przyjąć to, że gdzieś tam na początku będziesz się przypatrywał, że może kapłan nie będzie ciebie wybierał do różnych rzeczy. Niedawno jakaś pani do mnie też dzwoniła, bardzo poraniona przez swojego duszpasterza, znaczy tak jej się wydawało, bo ona się nawróciła, przecież chciała oddzielać się w tej wspólnocie, a kapłan pomijał ją cały czas w tych różnych funkcjach i tak dalej.
pomijał ją. I ona w pewnym momencie przyszła do mnie i mówi, że ja nie chcę być w tym kościele, jak kapłan mną tak gardzi. Ona to sobie przypisała tak bardzo, że ja jestem kobietą, że ja się nawróciłam, ksiądz nie lubi kobiet i tak dalej. Ja mówię, nie, to tak nie jest. Po prostu, no, teraz potrzeba, żeby twoja wiara się ustabilizowała. No i zawsze daję w takich sytuacjach fragment z Pisma Świętego z Dziejów Apostolskich, nawrócenie świętego Pawła, co kazał mu Duch Boży zaraz po tym, jak stracił wzrok? Co się wydarzyło? Słucham? Dać się prowadzić. Dać się prowadzić, ale też taki rodzaj pustyni, prawda? On był na takiej jakby pustyni duchowej przez pewien czas. Nie wiemy dokładnie, ile ten czas trwał. Ale na pewno to była taka pustynia i takiej pustyni trochę potrzeby. Żeby kazał mu leżeć. Słucham? Kazał mu leżeć. To zadanie domowe, doczytamy sobie to wszystko dokładnie, co mu tam kazał robić. Więc jest taki czas pustyni, nie chciejmy od razu wszystko robić w kościele, w parafii, bo to może się źle skończyć. I z tym dawaniem świadectwa też po jakimś czasie. Jak wiecie, mam ten swój kanał na YouTube, tam umieszczam różnego rodzaju konferencje, czasami świadectwa różnych osób. No i potem jak umieszczam takie świadectwa, zawsze się znajdzie ktoś, kto mówi, proszę księdza, też mam takie fajne świadectwo. I to, co już teraz robię, to rozmowa telefoniczna i opowiedz mi krótko historię tego twojego nawrócenia. I słyszę najczęściej tak, nawróciłem się miesiąc temu, byłem u spowiedzi tam generalnie. Ja mówię, to jeszcze za krótko. To zadzwoń tak za 5 lat, a najlepiej za 10. Nie, ale jak, ja teraz chcę się podzielić, tyle doświadczyłem od Boga. Ja mówię, zadzwoń za 5 lat, najlepiej za 10. Zobaczymy, co wyjdzie z tego. Ale teraz to za szybko. To nie o to chodzi, że ja neguję wartość tego, co przeżyłeś, bo może to jest dobre i wartościowe, ale to najpierw musi okrzepnąć, to się musi sprawdzić, a poza tym jednak jesteś jeszcze za słaby i zły duch może bardzo szybko w ciebie uderzyć. Właśnie za to, że ty chcesz świadczyć o Bogu, o Chrystusie w taki, a nie inny sposób. Przyjdzie na to czas, ale najpierw ty się musisz umocnić, musisz się nauczyć duchowej walki. Jesteś w tym wszystkim bardzo świeży. To tak jakby ktoś, kto dostał wielkiego zapału, posłać samo centrum jakiejś bitwy, walki, wojny. No nie, po kolei poznajemy wszystkie etapy i wtedy dopiero jest szansa, że przeżyjesz tam, gdzie jest największy ogień. Ale jeżeli my z tej pozycji nawrócenia od razu chcemy w centrum duchowej walki, tutaj jeszcze byłeś gdzieś tam na przykład w okultyzmie i tak dalej i już za miesiąc chcesz uczestniczyć jako pomocnik kogoś, kto na przykład kapłana, który przeprowadza egzorcyzmy, to się źle skończy. To się źle skończy, bo tutaj po drodze zabrakło jeszcze wielu, wielu innych rzeczy. Dzisiaj wiele osób właśnie chce tam pomagać przy egzorcyzmach i tak dalej. Często to są osoby nawrócone. To tutaj naprawdę trzeba wielu, wielu lat takiego sprawdzonego uformowania, trwania przy Bogu, walki duchowej, pewnych umiejętności, żeby się zbliżyć do czegoś takiego. To nawet kapłani się wywracają, asystując przy egzorcyzmach. Nie mogą sobie z tym później poradzić, z tymi atakami złego ducha, bo to jest właśnie to samo centrum, jądro zła, z którym ty walczysz. On ci tego nie odpuści, on ci tego nie przebaczy. Jesteś jego wrogiem, znaczy każdy z nas jest wrogiem złego ducha, cokolwiek robi. Ale on ci tego nie odpuści. I kapłani się na tym wywalają, którzy przecież mają jakieś tam swoje życie duchowe. A co dopiero osoba świecka po nawróceniu. Więc z tym bardzo roztropnie. A jak ktoś prosi na przykład, właśnie są egzorcyzmy i proszę, módl się za tą osobę. No modlić się możesz zawsze. I to właśnie chciałem powiedzieć, że na różne sposoby można pomagać takim osobom czy kapłanom. I jeden mądry kapłan to ma zawsze tak, że nikomu nie odmawia, jeżeli czuje w sercu, że chciałby pomagać przy modlitwach uwolnienia, czy przy egzorcyzmach, to mówi, to tutaj obok jest taka kapliczka i po prostu bądź w tej kapliczce i odmawiaj różaniec. I ci ludzie, ale ja bym chciał tam być bliżej, bo może tam trzeba pomocy. Kapłan mówi, nie, ja potrzebuję, żebyś tu się modlił. I wyobraźcie sobie, że bardzo często ten zły duch w czasie egzorcyzmu, on się o co najbardziej wścieka? O to, że w tej kapliczce są ludzie, którzy się modlą. W duchu posłuszeństwa i pokory, że tam się modlą. Jemu to najbardziej przeszkadza. I to często mówi w czasie egzorcyzmów. Ja nie mogę znieść tego różańca, on nie używa takich słów. Ale no właśnie, jego najbardziej wkurza właśnie to. I tam się rozgrywa rzeczywista, najpotężniejsza walka duchowa. Właśnie w tej kaplicy. My tego nie bagatelizujmy. Przyjmijmy właśnie tę prośbę, a to jest dobre. Modlić się możemy jak najbardziej zawsze. Owszem, tutaj kiedyś jeszcze mówiłem taką konferencję, że kiedy jednak się modlimy za osoby, które rzeczywiście są pod władzą złego ducha, to musimy się najpierw pomodlić za samych siebie ochronę i za ochronę dla rodziny.
że pamiętajcie, że tam, gdzie wchodzimy w walkę duchową, zaczynamy zawsze o ochronę, modlitwę ochrony dla samych siebie. Jakaś modlitwa zanurzenia we krwi Chrystusa, czy nawet zwyczajnie pod Twoją obronę. Ale przed taką modlitwą modlimy się o ochronę dla nas i po zakończeniu modlitwy też modlimy się o ochronę. Tak? Trzeba się dużo modlić, trzeba zintensyfikować modlitwę ochrony. Trzeba też wtedy mieć ten zwyczaj praktyki adoracji Najświętszego Sakramentu. Jeżeli ktoś chce wchodzić w walkę duchową, to po prostu to jest warunek. Różaniec i adoracja Najświętszego Sakramentu. Ale jeżeli się mało modlisz albo się nie modlisz i ktoś Ciebie prosi właśnie, bo to jest modlitwa opętanego, pomódl Cię, to może być pewien, że czarny da Ci taki łomot, że to nie znaczy, że Twoja modlitwa nie zadziała. Zadziała, ale nic Ciebie nie chroni i wtedy on Ci tam dołoży. Jeżeli nie Tobie, to Twoim najbliższym, tam, gdzie jest najsłabsze ogniwo. Albo to będzie w dzieciach, albo we współmałżonku. No i też trzeba właśnie bardzo postępować roztropnie w tych różnych swoich decyzjach, wyborach. Jest bardzo często tak, że chcemy podejmować wielkie takie decyzje, świadczyć o naszym nawróceniu, ale no po prostu trzeba w tym wielkiej mądrości, roztropności. Nie jest dobrze, jak zrobił pewien mężczyzna właśnie po nawróceniu, że wyrzucił na śmietnik dosłownie wszystko, co miał w domu, bo stwierdził, że on chce, żeby on i jego rodzina doświadczyła ducha całkowitego ubóstwa. Ku przerażeniu żony, dzieci, to powyrzucał wszystko, co mogło kojarzyć się z luksusem, z kuchni, z łazienki i tak dalej. Termę wyłączył. Będziemy się myć w zimnej wodzie. Musimy zaświadczyć ducha ubóstwa i pokut. Biedna żona, dzieci, zimna woda lałaś. Jakieś tam garki czy coś, same blaszane, jakieś kubki zostawił. No, to jest chore, tak się nie robi. Roztropność. Tak samo nie manifestować nachalnie odzyskanej wiary. Powoli, stopniowo. Nawróciłeś, ale nie musisz od razu wchodzić w środowisko swoich kolegów właśnie z wywalonym wielkim jakimś znakiem na koszulce wiary, bo to jest jak płachta na byka. No to jeżeli będziesz tą czerwoną chustką bykowi przed nosem machał i myślisz, że tym go uczynisz owieczką, no to nie. I tak samo my robimy, że po tym nawróceniu wchodzimy w to samo środowisko kolegów z pracy, wiemy, jacy oni są, że są z daleka od Boga i tu wywalona Matka Boża, Pan Jezus i tak dalej. No to jest dokładnie to samo. My myślimy, że my ich tym nawrócimy, nie, a to jest jak ta płachta na byka. Nie uczynimy byka owieczki w ten sposób. Na początku naprawdę zmieniaj jak najmniej na zewnątrz, w swoim zachowaniu. Owszem, możesz zmienić dużo. Nie przeklinasz, nie kłamiesz, jesteś uczciwy, jesteś pracowity, jesteś pogodny i tak dalej, dobrze wypełniasz swoje obowiązki. Już to jest wielkim znakiem. Już to jest wielkim znakiem. Ale z takimi zewnętrznymi znakami to bardzo, bardzo roztropnie. Bardzo roztropnie. Powolutku, powolutku. Możesz zacząć od małego znaku, krzyżyka jakiegoś czy coś. Potem przyjdzie czas na ten piękny jakiś, na koszulce, wy macie te piękne też swoje. Ale to na przykład jest dobre, prawda? Totus tuus, no to ktoś nie zna łaciny, większość nie będzie znała, może zapyta, o co znaczy totus tuus. I to jest fajne, no nie? Ale jakbyś tu wywalił sobie wielkiego jakiegoś świętego czy coś, to myślę, że tutaj doszłoby do takich bardzo jakichś sytuacji niedobrych dla ciebie, że to by raczej ludzi zraziło. Tu trzeba być bardzo roztropny. A więc tak jak powiedziałem, świadczmy o naszej wierze przez dobrze spełnianie obowiązków, przebaczenie, a to, co się dzieje w głębi Twojego serca, jakieś tam może nawet doświadczenia mistyczne, bo takie też są, jak najbardziej, to zostawiajcie dla samych siebie i dla spowiednika i dla kogoś, kto to zrozumiał. Właśnie, spotykacie się w ramach swojej wspólnoty, tu możecie o tym mówić, co Bóg zdziałał w Twoim życiu, ale tak do przypadkowych ludzi, to nie. Oni wezmą Ciebie za psychopatę, za jakiegoś psychicznego czy coś. Tutaj trzeba być bardzo roztropny. O tym, co będę mówił, to już zostawię w kwestii nawracania bliskich osób, ale jeżeli ktoś się nawrócił, on ma wtedy wewnętrzne pragnienie, żeby wszystkich nawrócić, cały świat. I pamiętajcie, tutaj przede wszystkim trzeba się modlić. Nie naciskać, nie przymuszać, zwłaszcza rodziny najbliższych. O tym jeszcze będę mówił w innej konferencji. Kiedy wy się nawrócicie i mimo wszystko zauważone zostanie to, że na przykład zaczynasz się modlić, chodzić do kościoła, możesz liczyć się z prześladowaniami, ze złośliwościami od najbliższych. Ale to, co ja radzę w takim przypadku, po prostu zachować milczenie. Nie wchodzić w jakieś dyskusje, polemiki, apologetykę, nie. Po prostu zachowuj milczenie w takich złośliwościach, prześladowaniach. Ktoś, kto jest negatywnie do ciebie usposobiony, do twojej zmiany życia, to i tak nic nie zrozumie z twoich argumentów. Po prostu trzeba wtedy milczeć. W pewnych sytuacjach tak trzeba zrobić.
trzeba surowo walczyć ze swoimi grzechami. Już tak przyspieszam, bo tu się czas nam skończył. Trzeba surowo walczyć ze swoimi grzechami, wszystkimi nałogami. To, co myślę z wielkim nieuporządkowaniem, to to, kiedy twierdzę, jestem nawrócony, ale cały czas tkwię w grzechach i niewiele z tym robię. To jest taki wielki problem, z którym się często spotykam jako spowiednik. Tu wielkie nawrócenie, ale nie mam problemu z jakimiś nałogami, szczególnie grzechy przeciwko szóstemu przykazaniu, to wszystko, co do tych grzechów prowadzi, to trzeba absolutnie podjąć z tym walkę. Nie da się pogodzić grzechu z byciem blisko Pana Boga. W kwestiach właśnie małżeńskich bardzo poważnym problemem, myślę tutaj też w Polsce, antykoncepcja. No nie może być tak, że ktoś jest we wspólnocie, że z wojownikiem Maryi, czy odmawia różaniec w jakiejś innej wspólnocie, a na przykład no, grzeszy właśnie grzechem antykoncepcji. Właśnie w takich pismach Fuli Chorak znalazłem taką bardzo konkretną odpowiedź. Otóż taka święta objawiała się tej Fuli Chorak i wprost, mimo że to były lata 30., jeżeli nie późniejsze, jak niebo na to patrzy. Tutaj nie ma żadnych kompromisów w tej materii, bo dzisiaj niestety możesz przyjść do kapłana, który cię rozgrzeszy bez problemu, a tu nie powinno być absolutnie rozgrzeszenia. Posłuchajcie, co powiedziała ta święta. Na życzenie Ewy podaję ci kilka uwag i rad pożycia małżeńskiego i wzajemnego stosunku małżonków, zakreślonego prawem Bożym. Podaję otwarcie. Nie gorsz się, dziecino, albowiem ty właśnie musisz znać wszelkie prawa Boże, byś mogła zawsze świadomie i z czystym sumieniem dać odpowiedź pytającemu. Musisz więc sama wiedzieć dokładnie i pewnie. Jeśli nowe życie Ewy ma być zupełnie Boże, musi ona po przysiędze w sakramencie małżeństwa odrzucić wszystkie świadome grzechy, nie tylko ze swojej duszy, lecz miłością, zrozumieniem i taktem najdelikatniej oddalać także złe czyny od męża. Nie wolno jej też pod żadnym warunkiem unikać zapłodnienia inaczej, jak przez powściągliwość stosunków. Dziecko poczęte w planach Bożych ma swoje przeznaczenie, nieraz bardzo wielkie, i gdy rodzice świadomie nie pozwolą mu się urodzić, czy to przez zapobieganie, czy przez mordowanie, popełniają grzech straszny, za który poniosą srogą karę, bo po pierwsze sprzeciwiają się woli Bożej, po drugie łamią przysięgę małżeńską, po trzecie czynią krzywdę dziecięciu, które nie ujrzy nigdy słońca, ziemi i nie będzie mogło wysłużyć sobie niepojętego wiecznego szczęścia. Bóg przewidział i ukształtował naturę tak, by człowiekowi mimo cierpień było dość znośnie, a nawet przyjemnie. Do kwiatu nachylamy się przez zmysł powonienia, jest więc rozkosz woni. Jadło chętnie spożywamy przez smak i jest rozkosz smaku. Lecz to wydawanie potomstwa jest połączone z bólem dla żony, dla męża z kłopotami materialnymi. Ciężko się godzić na to. Bóg najmędrszy dał ludzkiej naturze uczucie rozkoszy przy złączeniu miłosnym. Bez ważnych powodów nie wolno uchylać się od stosunku, jeśli mąż tego pragnie, chyba w wypadkach, gdy to wywołuje cierpienia fizyczne lub chorobę, albo gdy mąż pragnie czynić grzeszne nadużycie. Nie wolno na to zezwalać. Unikać potomstwa wolno albo dla ważnych powodów przez powściągliwość, albo przez wzajemny ślub czystości złożony Bogu. Niesłychanie też ważny ze względu na całe życie i duszę dziecka jest stan duchowy i fizyczny rodziców w chwili jego poczęcia. Słuchajcie, ważne zdanie. Pamiętam, kiedyś to zdanie zacytowałem. Była wielka afera, burza. A to jest absolutna prawda. Niesłychanie ważny ze względu na całe życie i duszę dziecka jest stan duchowy i fizyczny rodziców w chwili jego poczęcia. Tak samo okres ciąży, zwłaszcza pierwsze 3 miesiące, decydują przeważnie o właściwościach, zdolnościach, zdrowiu i przyszłych zainteresowaniach dziecka. Niech Najświętsze Serce Jezusa i Maryi błogosławi wasz związek. Niech żaden grzech nie wyjdzie od was. Błogosławię całe wasze życie i twoje czyny, Ewo, dla Bożego Serca. No właśnie. Słuchajcie. Konkret. Tu nie ma biało-czarny, tu nie ma kompromisów. Myśmy zrobili teraz z naszej wiary religię kompromisów, a tak nie było i tak nie jest. Nie ma kompromisów. Nie ma. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku.
zawsze i na wieki wieku. Na dalszy dzień przyjmijcie Boże błogosławieństwo. Pan z wami. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn, i Duch Święty. Amen. Po takiej nauce to się chce powiedzieć, temu księdzu już dziękujemy. Ale podziękujemy na 20 minut, bo chyba o 10 ma być kolejna, prawda?